Leży, ja mam 33 Rozpoczynamy. już. 33, no dobra, na 33. To aż muszę odświeżyć, kurde, tą stronę. Muszę to aż odświeżyć po prostu, bo bliskon. Jest 24, 3, 2, 1. Dobra, lecimy. Zanim cokolwiek powiedzą, to i tak minie ho-ho. Znaczy ja wiem, podejrzewam, że z 5 minut jakiegoś wstępu i od razu przejdą do pokazywania gierek. Nie ciekawi, czy pokażę jakąś nową grę taką w ogóle z innego uniwersum. Wątpię, ale jestem w stanie w to uwierzyć. Dobra. That feeling of just knowing a game is right for you when you first lay eyes on it is such a great feeling. The thing that happens is you start to feel the excitement just build up. Widzisz, jak to jest fajnie pracować, Bizardzie? Even in my sleep. No to są streamerzy chyba. Por una misma comunidad. Te llegas a enamorar bastantísimo. Też tu powinienem być. Experiencing worlds that you can't experience as yourself. I guess video games allow me to be what I can't. It's fiction, but it's not. And come home, log onto your PC, and disappear into a different world. I am a part of something bigger, a part of something beautiful. Ona też brzmi, jakby ten była robotem. Video games give me a place where I could be in a world that made sense to me. I will tell you that all of my family play video games. Me and my brothers, we would share the computer 1 hour at a time. 저는 제 와이프랑 게임을 가장 많이 해요. I'm really enjoying playing video games with my dad. My children. My little sister. That connection between video games, allowing us to converse with each other, added a lot to our relationship. Games like the World of Warcraft let me meet people that I probably never would have. I can honestly say I've met some of my best friends through playing games. We have this connection that allows us to share our joys, to share our achievements, to share our growth together. Every time I'm able to achieve something, I'm able to make myself proud. Killing heroic Blackhand back in Warlords of Draenor was one of my favorite memories. I managed to find that one hidden pylon with my one Mutalisk. We beat hardcore Inferno Diablo. I was able to hit gold in competitive in Overwatch. I had someone say, oh, I can't lose to a girl. And I beat that guy. So I was able to slay this warlock as a little gnome holy priest, freaking out and screaming the whole time. Adrenaline through my body was going crazy. Pela caminhada ter sido tão prazerosa. I pela conquista terrível. No wiecie, influencerzy ze świata dostali zlecenie, żeby ponagrywali o swoim najlepszym przeżyciu, nie? No. To jest to, co wszyscy chcą teraz oglądać, nie? Jak oni gadają o tym, że diabeł zabija. To powinni nasze karczemne te turnieje w przypiwie pokazać, a nie tam jakieś kurde. O, no. Były dobre. There isn't a huge LGBTQIA+ community in my city. So when I was able to play a video game, I was able to start talking with people who didn't really care that I was a gay male. But video games were my escape. When I was a teenager, my dad was diagnosed with ALS, and I looked to video games as a way to escape from that sort of reality. Everything happens for a reason, and I'm just glad video games were there for me. I'll never stop playing video games. There's no way. I imagine myself one day being an 80-year-old grandpa gamer. Playing video games has shaped me. I don't think I would be who I am today. My passion, my interest, my excitement, they belong. Video games opened for me the world. And because of that, I'm forever thankful. And I can't wait to see what the next generation holds. Tak? Gościu powiedział. Nie ma polskich napisów. Nie ma. Boże, przeczytałem for cheating us. No tak, for cheating, tak. Ciekawe. Było for crying with us. Ciekawe, no było. Czy kiedyś płakałem na Just Diablo? No ja jak oglądałem chyba tego. Jak blisko oglądałem, to płakałem. O, teraz będzie moment. A to jest pre-recorded. A celebration of 30 years of Blizzard communities and 30 years of Blizzard games. 30 years is so many years. And last year
maybe felt like one of the longest of all. But throughout the years of Blizzard Entertainment, from 1991 to today, many of us can associate certain games with milestones in our lives. Maybe you were a little kid the first time you played The Lost Vikings. Mm-hmm. Or in high school, when you first played a Diablo game. Podoba mi się logo Blizzarda. Tak, tak. While you were playing World of Warcraft. That's the awesome thing about video games. Przypadkowe. They give us experiences that are relevant to the times in our lives and experiences that we carry forward with us. Games are here for us during good times, and they're here for us even when we feel alone or maybe uncertain. Games are coming home, familiar, comfortable, with a connection. No jest to nagrane, bo też nie mieli potrzeby robić tego na żywo, nie? No, znaczy, ja w sumie nie bardzo wiem, czy to jakiś problem, czy to nagrane, czy nie. Mógłbyś liczyć, że im coś nie wyjdzie, nie? Coś im nie wyszło, press packa upubliczyli za wcześnie. Usually, when we start BlizzCon, the opening call is to my favorite Warcraft faction, the Alliance. Da. Or my favorite faction, the Horde. I get confused. Usually, I'd be speaking to 40,000 of you in person at the Anaheim Convention Center and millions of you around the world. And usually, that would be a perfect way to celebrate. But nothing about the last year has been usual. The pandemic has been hard on everyone. And for many different reasons. But if there's one thing that the last year has taught us, musi być tkliwe coś. Being apart physically doesn't stop us from moving forward. It doesn't stop us from connecting with our player friends around the world, diving in as warriors and heroes, and checking on each other as humans. It doesn't stop us from sharing our latest epic gaming story, or celebrating those of others. Games continue to unite us. O, biało-czerwoni, Polska górą. To be honest, fuck yeah. I wasn't sure how well Blizzard could work from home. There are thousands of people all needing to work together in creating our universes, games, and experiences. Never has it felt more true that it takes a Blizzard to make a Blizzard game. And in 2020, it became clear that the magic of creating a Blizzard isn't just tied to a physical location. It's tied to the people who work here. And I continue to be so proud. Oni w ogóle w przeciągu dwóch lat ostatnich thank you, Blizzard. Bardzo zmienili swój skład, prawda? Pozwalniało się dużo, dużo odeszło i dużo przyszło też, nie? The Blizzard community. No, ja nie wiem, tak szczerze powiedział. Znaczy tam były te zwolnienia, to podobno ludzi, którzy nie mieli co robić, ale na przykład w tym francuskim oddziale chyba cały oddział zlikwidowali. Ale w deweloperce to nie wiem, czy tam się takie zmiany porobiły. Terran, Protoss, Blackwatch, Shimada, the heroes of Sanctuary and of the Storm. A właśnie. Our Blizzard community. Czytałeś harmonogram, czy będzie jakiś cosplay taki offline, w sensie będą online przez coś, jakieś zgłoszenia wysyłać? Ciekawe. Conquest. Wiesz co, cosplay? Chyba nie. I'm sure you're all czekaj, Warcraft. In anticipation for that one. Hearthstone is getting back to its roots. Burning Crusade, no, to wiadomo. We can't wait to show you how. O, logo Hearthstone zmienili. For our Diablo community. Some of you were able to dip your toes into the depths of hell in the Diablo Immortal technical alpha. I really enjoyed seeing players embrace the multiplayer aspect of meeting in town. We can't wait for more of you to get your hands on it. So, it's only the beginning of the year, and already there is so much to look forward to, even though we can't yet be together in person. Do reszty gier się nie przyznali, bo wstyd. The Overwatch League will be kicking things off in spring, and we'll be watching closely to see if the San Francisco Shock can continue their championship run.
World of Warcraft Esports is back with the Arena World Championship and Mythic Dungeon International already in full swing in Shadowlands. StarCraft II and Warcraft III Esports are going strong with our friends at the ESL Pro Tour. A, miał być w najemie teraz Warcraft, nie? Already underway. Ja to nawet nie wiedziałem, że miał być je. Jeśli chodzi o e-sport, to leżę. Nie, to tam jakoś ostatnio w ogóle. But before we get too far ahead, let's take a look one last time. Co kiedyś było? We're a little simpler. In the early 1990s, the internet was a baby. CD sales had finally eclipsed cassette tapes. Cassette tape, it's a rectangle piece of plastic and tape inside and use it to record it on and sometimes you needed a pencil. Dzięki za wyjaśnienie, brachu. No myślę, że nie macie takich graczy i widzów, którym trzeba to tłumaczyć. Sega Genesis, DOS or Mac PCs. I personally was a master of config sys and auto exec bat. So many simple things in simple times. If only we could relive them. O, stare logo pikselowe. To czy oni właśnie zapowiadają remake jakiejś starej gry? Co to jest? Nie no, to jest taki... Nie no, powrót, nie? O. Jesteś pewien? To nie wygląda jak nie, to jest, 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 jest. To jest, to są ich stare gry. Tak, i to jest chyba remake na nowy, na nowy system? Chyba to ruszy. Znaczy, ja bym chętnie pograł w te gry, jak najbardziej. A jakby szło... To jest jakieś 15 minut. Nie, jakby szło zagrać w Vikingów przez neta, stary, wiesz, że ty masz swoim, a ja swoim, nie? Chociaż ta gra polegała na tym, żeby właśnie samemu grać, tylko zmieniać ich. Ty, patrz, jakie menu, wszystko. Wiesz, problem tych wszystkich gier jest taki, że zajebiście jest sobie przypomnieć dzieciństwo, ale ja bym drugi raz tego nie przeszedł. Ja bym to pewnie po pół godziny jako ciekawostkę odpalił i nie przeszedł tego, nie? No, dokładnie. A, na Switcha, PS... Co jest? Gdzie jest PC-t? The Blizzard Arcade Collection features the Lost Vikings, Rock'n'Roll Racing, and Blackthorn. These are ports nie, no, był, może, nie widziałem. Just as you remember them, allowing you to relive the original experience of all three titles in 13 different languages, with a couple of quality of life upgrades. Był Battle.net, okay. We include very modern, cutting-edge functionality that wasn't available in the early 90s. Both saving and loading of games. And for those of you who purchased any Blizzard Digital Anniversary Bundle via Battle.net, you'll automatically receive the Blizzard Arcade Collection on PC today. Szybko, to ja już to mam pewnie. Now, you ready to hear about some other video games? Let's hear what's next dobre. For World of Warcraft. Dobra. Snarls. Hello everyone. Thanks for joining us today. No matter where you are, World of Warcraft unites us all. Whether you're exploring the Shadowlands, Classic Azeroth, or another part of the Blizzard universe, I'm glad you could make it. Because we've got a lot of good stuff to show you. Dawaj. But first, let's start with some Covenant pride. Kyrian, take flight. Nightfae, let the hunt begin. Necrolords, to war! Vinthe, let's party. The world has thrown a lot at us since the last BlizzCon. And the thing that's really kept everyone going on the WoW team... Znaczy, bo ja jestem głupi, czy nie zrozumiałem tego? Ty to zrozumiałeś?
The bonds we forge with our guilds and family. Ale co? No te przywitania jego. No bo są te frakcje ja w wiem. Głowie teraz i... A to po co... Ale po co to było, to nie wiem. We're so grateful to have the most dedicated and friendly communities in gaming. Let's recap the events in Azeroth. In WoW Classic, we fought an endless battle for South Shore and Tauren Mill. We banded together to open the gates of Ankaraj and joined forces to take down Kel'Thuzad in his floating citadel of Naxxramas. In Shadowlands, we helped our Covenant recover from the Anima drought brought on by Sire Denathrius, master of the Vinthyr and traitor to the Pantheon of Death. We survived the halls of Torghast and crafted legendary gear in our efforts to expel Denathrius from his castle lair. But innocent souls are still wrongfully being sent to the Maw. They face an eternity of torment, and heroes like Anduin remain chained in its depths. The jailer continues to grow in power. He's preparing to break free from the Maw and complete his plan to unmake the entire Warcraft universe. And Sylvanas, you may be wondering what she's been up to all this time. Today, we're excited to unveil our first major content update for Shadowlands. Będziesz nazywał of Domination. Chains of Domination, no. A to chyba nawet było zlikowane wszystko, nie? Tada. No i jest nawet. Look around you. What makes you believe you're not just a weapon to achieve his ends? Enough! Join our cause or be made to serve. Right now, you hold all the power. Make your choice, Sylvanas Windrunner. Brudę, myślałem, że jakiś cinematic. The Maw continues to grow. What if Denathrius' treachery is irreparable? The Primus is lost, and Bastion cannot save the Shadowlands alone. None of this should have happened. Perhaps the Winter Queen could. My Archon, a living soul, seeks an audience. A mortal? A king. By all our measures, one who has spent his life striving for justice. One who would give anything to serve his people. One whose heart is true. Very well. He may approach. Step forward. My ascended have spoken of you. The king held captive in the Maw. That prison could not hold me forever. Why have you come to Bastion? You have a key that I need. You will release this soul from your grasp. No. He is bound to me, just as you were sought to bind your own brother. Wyglądał jak Arthas, nie? No, dosyć podobny. Przez chwilę miałem małego mindfucka, kto tu jest kim. No to Jailor w nim, kurwa, siedzi jak... opętaniec. To będzie pewnie można go uratować. The vessel performed its part flawlessly. Three keys remain. Then they will see. Death was never meant to be
Ale Sylwana ma jakieś wyrzuty sumienia chyba. Ona? No tak, zrobiła taką minę jakby ten. Miała sobie pomyśleć, kurwa, co ja zrobiłam. The Maw Awaits. Powiem wam tyle, ja tu poza tym, że był no, fajny filmik jak każdy, nie gram w obecnym kontencie na retailu, więc nie jaram się pewnie tak jak gracze aktywni. Later today, my teammates Ian and Jeremy will be telling you more about Chains of Domination in our Shadowlands update. Please check out the World of Warcraft channel to find out more. Okay. Next, I'm excited to share our upcoming TBC. World of Warcraft charity pet program. Zawsze tak jest. Nie, no zawsze już jest tak. Tylko ciekawe, jakim petem w tym roku pokażą. Co było ostatnio? Taki lisek? Coś takiego, jakieś, nie? A, jakikolwiek chcesz. Everyone playing World of Warcraft okay. will get a pet for their collection as a thank you, whether you were able to contribute personally or not. And to make this a fun challenge, if we reach a stretch goal, everyone gets a second pet too. And here they are. No pokaż. First pet is bananas. Literally. Harambe. Mini harambe, stary. Będziemy mogli go uratować jeszcze. O, myślę, że ten będzie wybierany. Co, leniwiec? Ty, dobry. Zajebisty, fajny. Małpka taka se, ale ten ziomeczek drugi spoko. Also known by their French name, Médecins Sans Frontières, or MSF. They're an amazing group doing important work around the world. We're grateful to have such a generous community, and we hope you'll help support this worthy cause. We'll be sharing the details about the charity pet program on the World of Warcraft website soon. So we've talked quite a bit about Shadowlands. Classic players, now it's your turn. It's my pleasure to hand off to my teammate, Holly Longdale. She's a longtime WoW player, a veteran MMO developer, and she's gonna tell us what's in store for WoW Classic. Czy wyjdzie nowy dodatek? Nie. O nie! Kurde, ja pamiętam to intro, jakie ono na mnie wrażenie robiło. Hi everybody. First, I'd like to thank all of you who have ever been part of the WoW community over the years. You know, online worlds like WoW have been a huge part of our lives for decades now. As a dedicated MMO fan and a developer myself, I remember hearing that Blizzard was going to be making their own MMO. And I thought, well, I guess I'll check out that beta. And sure, we all call the game WoW, but really, WoW. I could not believe I got bit by the MMO bug again. I was so excited to be able to make a Night Elf Hunter and be like that famous Dark Elf Ranger from the books that I loved. I have to tell you, Azeroth was, and still is, a place I love to live. Since last year, I've had the great honor to work alongside the WoW Classic team to bring these nostalgic experiences back to life for longtime fans and a whole new generation of players. As a fan, ale ma sprytną sukienkę, znaczy ten ubiór, który jej tak wydłuża nogi sztucznie, jakby miała je na 2/3 swojego ciała. Dawidek, na jakie ty rzeczy uwagi zwracasz? No patrz, no, patrz, się naprawdę kończą, a gdzie ten, przez ten podniesiony pas? Aha, o to chodzi. A, okej, okay, no kumam. No faktycznie dziwnie to wygląda. The Fellreaver, biggest roamer I had ever seen, and I was very glad I had faith in that. Może ona jest tak jak ta z Residenta, ta babka taka, co ma 2,90 m ile. We all share. Keep us coming back. No wygląda na wysoką. With that said, I'm super excited to be able to share with you where our adventures are taking us next. Dobra, dawaj. TBC, otwieramy ten portal. Tak jest, to już wiadomo co to jest. Oj, lecimy. Kurde, prepare. You are not prepare. Erere.
Tak jest, lecimy. Ale będę grał! O Jezu! You dare enter my realm. O kurde, siarki mam. No i pół życia spędzimy w jednym pieprzonym mieście stolicy. Można latać tam. A, bo to fly mode się dopiero w TBC pojawiły, no tak. You are not prepared. You are not prepared. Tak ma być. Ładne. The Dark Portal 2021. No dobrze. Czyli nie ma nawet daty dokładnej. Brings back so many memories, right? Like exploring the fungal forests of Zanger Marsh or being awestruck at the chaotic magic alive in Netherstorm. The Draenei in Exodar, the Blood Elves in Silvermoon. I love. Nie mogę powiedzieć, jak się mówiło na Blood Elfy, bo jesteśmy na Twitchu, ale tak się mówiło, jak ktoś wybierał Blood Elfa. No, to był fanem kolarstwa. No, nie no. Też krótkie słowa. We have learned... Takie no ta... trzywyrazowe? Takie trzyliterowe bardziej. Ale nie chcę mówić tego, bo to jest normalne słowo, ale w tym może być jako obraza jakaś uznana, więc wiecie, o co chodzi. Wiadomo. Lat elf. Tak jest, elf. We're bringing all these lessons into Burning Crusade Classic. With our primary goal to bring back the same feeling you had. To pomyśl, ile w ciągu tych kilkunastu lat się zmieniło, co? W tych sprawach i gadaniu o tym i w ogóle o tolerancji. Kurde, to jest przeskok, stary. No, nie, no, to... W ogóle jest inny świat, nie? Wiesz, to nie bardzo o czym w ogóle gadać. Jak popatrzysz na filmy sprzed tam 10-15 lat. No. A jest tak, że jak oglądasz filmy właśnie stare i polskie też, to oglądałem ze znajomymi albo z Patrycją i... I tak się zastanawia, jak on powiedział jakieś takie, wiesz, obraźliwe ten słowo, to tak, what the fuck, co on gada? 13 postanowień to obaj. Tam masz to drugi odcinek, taki ten. Whatever you decide, you can do it all with your one WoW subscription. Now, I know I've thrown a lot at you, but don't worry. Dobra, w skrócie, bo ja powiem, bo myśmy zagadali ją. Chodzi o to, że będziesz mógł zdecydować, czy chcesz wejść na TBC na czysto i postać od nowa expisz, czy decydujesz się na przeniesienie twojej postaci na nową ekspansję, czyli po prostu kontynuujesz ekspienie tej, którą masz na klasiku. Albo możesz wybrać, że zostajesz na klasiku i tyle, nie? Tak. Mo, Mateusz, twój content. No, jestem ciekawy. We're truly excited to share with you everything that's coming to Hearthstone this year. But first, let's take a quick look back at the year of the Phoenix. We added our first new class, the Demon Hunter, and ventured into the ruthless Outlands. Then we went to Scholomance Academy and got to explore dual class cards and their powerful synergies. And with our third expansion of the year, we brought you Hearthstone's biggest update ever. Alongside the menacing old gods in madness at the Darkmoon Fair. We launched a brand new game mode, Duels, that saw more than 10 million matches on its first day. We also introduced our long-awaited achievement system and made a significant overhaul to the rewards and progression within the game. Now, it's time to say farewell to the Year of the Phoenix. Jak mnie przekonają, to wracam do Hearthstone'a na krótko. Zobaczymy. Ale muszę mnie przekonać. Welcome. To duel jeden na jednego. Rok Gryfa. Over the last couple of years,
we've made big changes to Hearthstone. Throughout the Year of the Griffin, we want to keep delivering fun, new experiences and make sure that the tens of millions of you playing Hearthstone are always excited to log in. First up, we'll be giving the standard format its biggest shakeup ever with the launch of the Core Set later this year. The Core Set replaces the old basic and classic sets with a collection of 235 cards made up of some of the best from throughout the years, as well as 29 awesome brand new cards. And the best thing about the Core Set is that it's entirely free. So there's never been a better time to get into Hearthstone. Here are three of Hearthstone's legendary dragons, reimagined to feel more up to date and competitive for modern day Hearthstone. Ysera the Dreamer. You'll finally receive her full arsenal of dream cards right away. She's a nightmare for your opponents. Malagos the Spellweaver. He'll fill your battery low and is a powerful late game play, worthy of the aspect of magic. And finally, everyone's favorite black dragon, Deathwing. He's still as destructive as ever, but timed correctly, he won't leave you empty-handed. To są nowe karty, Mateusz? Charging battery. Bardziej zreworkowane niż nowe. Znaczy tak, nowe, nie było. Ale one mają zastąpić istniejące, czy to są całkowicie nowe? W sensie dodatkowo dojdą, dodatkowo. Stare usuną, a te dojdą w ich miejsce. Co ty dupisz? Then Classic is the place for you. With Classic revisiting the past, now let's take a look to the future and explore the first expansion of the Year of the Griffin. For a hero of the Horde, all roads lead to the crossroads. No. You have come for adventure. Rozsądzie, to pół życia się spędzało. Wants to break you. Your axe must be sharp. Your wits must be keen. And your heart must be mighty. WC to jest? Da. Nie, to jest Barents. No ale to jest w RFK to jest. Możliwe, że tak. Strength and honor. This is who we are. Tak! Ty, to pierdola, ja tam wracam do tego. Znaczy dziwny ten dodatek, szczerze powiedziawszy, tak na pierwszy rzut oka, jestem ciekawy, jak to rozwiną. The Barrens. Nowe typy muszą dojść, nie? Pewnie kart. Shadowhunter Vol'jin is a neutral legendary that allows you to either bolster your own board or weaken that of your opponents. Tak nie lubię tych losowe. To celebrate the announcement of Forged in the Barrens, this card is available for free for everyone later today. So log into Hearthstone and claim your free copy of Shadowhunter Vol'jin. And as a bonus, we're also reverse. Fajny. Brand new 30 years of Blizzard card back. Dobra, dostaniemy rewersy też. Next, we have another hero of the Horde, who is making his first appearance in Hearthstone. The legendary Blademaster, Summerow, featuring the new keyword, Frenzy. Frenzy activates the first time a minion takes damage and survives. In Summerow's case, this can be used to clear your opponent's board. Heroes of the Horde, like Summerow, are famous. Ale nie było podobnej karty, która tak samo robi, nie? Po Frenzy chyba. Nie kojarzę. Znaczy, czekaj. Take a look at this new shaman spell, Chain Lightning. Chain Lightning is a spell in a new cycle of cards.
Kurde, nie zdążyłem przeczytać. We have 5 and 10 mana. Ensuring that they're always useful. Upgrade'uje się. You'll also notice that they're categorized as nature. No. With Forts in the Barrens, we'll be permanently introducing spell schools. Ooo, szkoły magii będą. Which enables a whole host of new strategies. And don't worry, members of the Alliance. Ale to muszą być rezisty też wtedy na te szkoły chyba. Nie, no, nie przesadzajmy. Raczej synergia jakieś. Czekaj, co? On powiedział? And our final announcement is our most ambitious addition to Hearthstone yet. Co? It introduces a brand new way to play with your favorite heroes. Hearthstone Mercenaries. What? Co? No to jest ten nowy tryb, co ci mówiłem, nie? RPG gameplay, where you build what the teams fuck? Consisting of some of the most iconic heroes and villains from the Warcraft universe. Including. Powiedzcie, że to jest Lord of the Rings. Like the infamous Sylvanas Windrunner. O kurwa. O kurwa. You can also expect to see some of Hearthstone's fan favorites, like the unstoppable Devilsaur, King Crush, and the ever-growing Dragon Slayer. You'll lead them in battle through highly replayable roguelike missions, where the map is generated every time you play. To będzie, o Jezu, bo teraz, no tak. A unique challenge for your team's take on. Your heroes gain levels, new abilities, equipment, and can even evolve into a to będę grał w to może być ciekawe. Robię roguelike'i, no. We're thrilled to finally show you Hearthstone Mercenaries. It is scheduled to launch later this year, and we'll have more to share with you down the road. Everything you've seen today is just a taste of what's coming. Taki Darkest Dungeon, nie? Jakby tylko w tym. Ciekawe. After the opening ceremony, where we'll share more details. Chyba, że to bardziej podobne ma być do tego, co kiedyś było jako te tunele takie, co były koboldów, nie? Chyba... Nie, to na pewno nie jest to. Znaczy, tak mi się wydaje. Czy wiesz co? Była taka gra, Lords of the Ring TCG, nie? No. I mi się wydaje, że to jest przełożenie tego Władcy Pierścieni na Hearthstone'a, nie? No to mi na razie się tu, co w Hearthstone'ie pokazali, najbardziej podoba z tego wszystkiego, co ogłosili na razie. O kurwa, Diablo. O, dawaj. Ja nie wiem, czy to jest Slay the Spire. Mi się wydaje, że to nie może być coś innego, ale może też być właśnie Slay the Spire. A tak, dobrze mówisz. Problem jest z tym, że nie możemy pogadać, bo się ciągle coś pokazuje, nie? I ja nie chcę gadać jak sukę. Dobra, nie? To potem pogadam po wszystkim. To kick off the Diablo segment of our show, and I am honored to be here on behalf of all of our Diablo teams to share the news and updates we have in store for you today. We've got a lot of Diablo to cover, and I hope you'll agree with me that it's a great time to be a member of this community. All right, let's kick things off with Diablo 4. We first shared our game with you during BlizzCon of 2019, and we've been truly humbled by your response. We've kept in touch through quarterly updates and sincerely appreciate the thoughts and valuable feedback you've provided as we unveil more and more of the game and share in its development. After all, Diablo belongs to you as much as it belongs to us. Most recently, we teased an update to our campfire screen. And savvy fans, of course, understood that we meant more than just the character and fire visual effects. That's right. Today, we're happy to announce a brave new soul joining the barbarian, the sorcerer, and the druid on this dangerous journey back to Sanctuary. A class is one of the most exciting things you can announce in a Diablo game. This one is especially exciting to me, as it's a re-envisioning of one of the first classes to ever appear in the series. Let's have a look. Brzmi faktycznie jak grał. Ale to jak Amazonka bardziej, bo... Dobra, nieważne. Będzie cinematic jakiś fajny? Tak. Yeah. Now,
Pray with me. May Akarat guide and protect me. May Akarat guide and protect me. May he shepherd my soul. May he shepherd my soul. And grant it mercy. And grant it mercy. Bah! What are you doing here? This is not the time. But this is confession. And I have sinned. I was a thief who stole from those more fortunate. No to mamy go. I strayed from your light and found my trail. Ej, uszy. Tak jak w Wiedźminie był ten, co uszy zbierał, nie? Nie no, w dwójce, jak było PvP, to ucho wypadało. Tak? A to nie, nie pamiętam. Those monsters were a scourge upon my flock. And you... Oh, you were the answer to their prayers. Then we are settled. And you owe me. The name you seek is... Thank the heavens for you. Heavens, I assure you, Father, the heavens didn't send me. Wiesz, coś zajebiste, że ta gra nie istnieje, a oni się chwalą, że nowa klasa jest wprowadzona. Dzięki za słupka. To niezły książulo. Ale uszu. Dobra, muszę powiedzieć, że tak, myliłem się odnośnie tej klasy. I to jest na pewno moja pierwsza postać. I've been a huge fan of the Rogue ever since the original Diablo. Even seeing them come back as NPCs and mercenaries in Diablo II's Rogue Encampment served as a great bridge between the games. With the setting of Diablo IV being a larger world than we've ever played in before, we're excited tylko jedna postać będzie. A ja bym chciał Paladyna, żeby dali, wiesz? The original Rogues in the series have been up to since the fall of their order, but also with some of the other Rogues in the world of Sanctuary. No nie wiem. Znaczy, ja nie lubiłem Paladyna nigdy. For Diablo IV, has been customization first. And the Rogue takes us to a whole new level. Pięć ma być. From the beginning, the Rogue has been an incredibly flexible class, able to adapt to any situation. Our goal is to let you create the kind of Rogue that you want to play. Ale ona będzie miała dużo z Demon Huntera, nie? Archer, modeled after the original Sisterhood, or a cloak and dagger Rogue from the darkest alleys of Chaldeum. In Diablo 4, takie połączenie Amazonki, Demon Huntera, Mnicha i Asasyna. And the playstyle of your character. Please stick around for our segment later today.
Dzisiaj już są segmenty od razu po tej głównej, konkretne? Tak, po 10 minutach chyba. Mhm. Spoilers, those severed ears are not just for show. Dobra. But Diablo 4 is not the only Diablo game we're talking about today. If you're looking for PvP zapowiedzieli, nie? Diablo experience tak. On mobile, we've got you covered. Diablo Immortal has everything you'd expect from a AAA action RPG. From the visceral combat and epic loot to an all new story. Bridging the gap between the events of Diablo 2. Ej, ona ma szczerze tą oprawę graficzną nawet lepszą od tej czwórki. Where they'll talk about some of the things they've learned. Nie no, trójki na pewno. No nie wiem. And what's next for the game? But that's still not all. We have one last bit of very exciting Diablo news to cover. When you hear us talk about the classes, classes, tak. Early Diablo. Tak. You may have picked up on the absolute reverent tone we reserve for that golden era of Diablo. Tak, Diablo 2. Maybe you share that love of the classics, and just hearing us talk about them makes you want to take on Mephisto or Bale one more time. Dobra. First time. After all, some of our favorite moments happened a long time ago, and not just in Sanctuary years. If so, we have a special surprise for you today. Let's check it out. No co to może być? Jezu, jak oni... Dwójka na 100%. Ale czekajcie, gameplay pokażę, pokażcie to. Nie wątpię. Jakiś cinematic jedynie. No widać dwa nawet, co to jest. I to tyle chyba. To jest jedynka, nie? Nie, to jest dwójka. To jest była już dwójka? Tak, w jedynce nie było Barba ani Nekro. O kurwens! Ani druida. Ty! Patrz to, jak to wygląda. O kur... Czy to jest DNG czwórki? Nie wiem, ale to tak wygląda, jakby to było na Unrealu w ogóle. Czy na, znaczy na tym, na engine, znaczy tego. To wygląda jakby było... A oni może czwórkę zreskinowali, stary. Wcale bym się zdziwił. Czy nie, czwórka chyba nie, ale... Stary, robią dwie gry jednocześnie na tej samej grze. To jest dopiero biznesplan. To jest mastermind, chłopie. Ej, dobrze to wygląda. Gameplay gówniany i wolny, ale ogólnie gierka dobrze wygląda. Nawet bardzo dobrze wygląda. Resurrected! Ty, w tym roku? Oh. Alfa. Go to Diablo to technika alfa. Dobra, zaraz maile piszę. And once again, he travels east. Always east. Diablo 2 is a landmark game for Blizzard. Diablo 2 Resurrected is a full HD remaster of both the original game and the expansion Lord of Destruction. Oh, będzie też. It takes the 2D sprite-based classic that we love and brings it into the present in 3D, utilizing up-to-date graphical rendering and lighting technologies. It also includes modernizing all 27 minutes of cinematics, recreated shot for shot with the explicit intention of preserving both the look and the pacing of the original movies. Blizzard has a long history of games that we're proud of. No, na pewno Warcraft 3 jesteście proud. Ostatniego. Nie bądź wredny, bo mi się smutno zrobi. It's funny to think that some of you weren't even born when D2 was released, which makes it all the more important that we deliver an authentic experience wherever you play. We want everyone to relive their memories or experience the game for the very first time on their platform of choice. And so we're excited to bring Diablo 2 Resurrected to PC,
and console, along with cross progression. And for those of you who are in love with the original and you just wish it worked more seamlessly on modern computers, you can bring back all of that nostalgia exactly as you remember and enjoy the game in its original 2D form, much like we did with StarCraft Remastered. Obviously, there's a lot to talk about. Later today, Diablo speedrunner Mr. Llama will host a roundtable with members of the development team on the dedicated Diablo channel. If you are a Diablo 2 fan, I encourage you to take a look. Co, jakiś kanał specjalny? From Diablo, no tak, bo jest jeszcze 5 innych kanałów. Aha, tak. To the Blizzard Arcade Collection. It's a whole lot of looking back. And while we have teams dedicated to bringing these timeless experiences into your hands, it's actually a very small percentage of our developers working on these projects. Far more people are working on the future of Blizzard. A. And in addition, a co myśmy zobaczyli ze future of Blizzard aktualnie? No za dużo nie. Even more about our plans over the course of this year and beyond. If you had asked us 30 years ago what gaming would look like today, zostało 20 minut tego opening ceremony, nie? Jeszcze Overwatcha 2 i Immortal mają, ewentualnie. No choć ewentualnie Overwatch. I coś, nowego wątpimy, raczej nic nie wyjdzie nowego, nie? Właśnie kurde nie wiem, tak zastanawiam się, co może być przez 20 minut jeszcze pokazywane. Bo to Immortal spłaszczyli bardzo. Nie było jeszcze jakiejś smutnej historii, że na przykład ktoś stracił ojca w tym roku, ale odzyskał... A nie, było już to chyba na wstępie, dobra. Through their favorite games, coś tam miało communities, and platforms. The explosion of things like streaming, cosplay, and esports. It would have been hard to imagine any of that 30 years ago. And at Blizzard, that is what excites us about the next 30 years. There is so much that we're working on. And some of it you already know about. The rest, we look forward to talking to you about it when the time is right. Just like the real world, the worlds of Warcraft, Diablo, StarCraft, Heroes of the Storm, Overwatch, and Hearthstone are diverse and full of potential. We are not only iterating on the experiences that you've come to expect from us, we're also exploring different ways to express our worlds and welcome more players from more places into them. And we aspire to continue to lead on priorities like accessibility and toxicity control, and to continue supporting causes that have a positive impact on the real world. Dobra. Nie chcę mi się tego... Those same feelings of joy and achievement that we all felt when we first defeated the Lich King or beat Diablo on hardcore mode. Because when we geek out on those experiences with others, we can't help but see the similarities between us and feel what's possible when we play together. Of course, there are new Blizzard worlds that we haven't visited quite yet. So? And when we do finally unveil those games and experiences, our hope is that you will see a, tak gada tylko. What we do. No matter who you are. No takie kurde gadanie od 5 minut, nie? Takie, nie, pokażą, bo mówi, że są jeszcze nowe światy w Blizzardach, których nie odkryliście, ale... No tak. No ale wiesz, to jest takie dupienie, że oni mogą tak zawsze powiedzieć, nie? Our mission statement of being dedicated to creating the most epic entertainment experiences ever. Blizzard jest na giełdzie, nie? Led by Gameplay First. Z Activision. Jako Activision. Nie, jako holding, Activision Blizzard. A. To wiesz, to jak powiedzą, że coś tam szykujemy, to wiesz, można coś tam na giełdzie ruszyć, nie? No, ale oni są na angielskiej, amerykańskiej giełdzie, ona jest trochę bardziej stabilna i nie jest tak ten impulsywna jak Polska. Well, it depends on where you watch. For those of you looking for an update on Overwatch,
check out the behind the scenes look into the development of Overwatch. Czy to było 5 minut gadania o niczym, nie? Nie no, powspominali jak to kiedyś było fajnie, no. Były maczugi majonezowe, wiesz, guma turbo. New content, new features, including new maps, hero missions, talent trees, and more of what we think will make Overwatch 2 a unique gameplay experience. For World of Warcraft, Diablo, a, czyli to tyle o Overwatchu powiedział, spoko. Closer look on their respective channels. And on the dedicated strategy channel, some StarCraft legends will be going head to head in epic competition. Once again, jeszcze ma 15 minut. Welcome to BlizzCon Line. Be good to one another. Welcome home. Nowa gra. Cokolwiek. Here's a little something. O. Previous BlizzCon headliner. Kurwa. Coś z poprzedniego, no. Hey, thanks for having us. We're Metallica. Thanks for having us at BlizzCon 2014. We would love to be there this year. But obviously can't be. So here we are. The upcoming musical performer is subject copyright protection. Czekaj. Oh, nie. Precz copyright. Nie, właśnie nie wiem, ale czy fajnie, że napisali to. Fajnie, że ten napisali. No nie, no jest napisane, że ten upcoming musical performance. No to spoko. Subject to copyright protection. Thank you very much. No. Ale to co? I to tyle chyba, no bo teraz będzie koncert i teraz na kanały się można rozejść, tak? I teraz teoretycznie... Tak, wydaje mi się, że tak. Teoretycznie tutaj widzę, że są kanały, panele, widzę, że WoW, jeszcze nic. Czekaj, World of Warcraft, przyszłość. 5 minut po północy, Hearthstone. Czyli, o nie, one ruszą, one równolegle ruszają. Czyli teoretycznie nie da się wszystkich naraz oglądać, no bo wszystkie równolegle ruszają. No ciężko jest. Znaczy, ty widziałeś ten harmonogram? Bo jest rozpiska normalnie. Jak masz tam harmonogram? Harmonogram, no jest, ale muszę przerzucić już na 20. Sobie w sobotę. No. Tak, tak, tak. I masz na głównym kanale WoWa i na kanale o World of Warcraftie WoWa, na kanale o Hearthstone masz Tajniki Roku Gryfa i na kanale Diablo masz Diablo 4 Przyszłość, nie? Dalej Overwatch, kulisy produkcji i strategie legendy StarCrafta, nie? No mnie oczywiście interesuje Diablo i Hearthstone, bo reszta w ogóle, że tak powiem. No nie, no to ja mogę tylko powiedzieć tyle, że mnie naprawdę ten Hearthstone najbardziej tutaj podjarał, w sensie tak zaciekawił tymi rzeczami, które powiedzą, bo na przykład przede wszystkim The Barrens to uderzył akurat w takie rzeczy, że jak ktoś grał kiedyś w WoWa, to wie, że The Barrens jest takim sercem tego kontynentu tam, bo no tam się spędza połowę swojego życia tak naprawdę, przynajmniej w tych klasycznych WoWach, nie? No i no ten tak. Crossroad, Barrens i tak dalej... No, to jednak jest kawałek i to uderzyli też zdecydowanie w takie serca. Moim zdaniem to jest też dla takich osób jak ja, które kiedyś grały w Hearthstone'a, zostawiły i może chcą z ciekawości zobaczyć, bo to też jest tak robione, bo nie robi się dodatków raczej pod nowych, nie? Robi się pod tych, którzy żeby wracali moim zdaniem, albo żeby zostali przy tej grze. Nie wiem, dziwne stwierdzenie jak dla mnie. Wydaje mi się, że ty uważasz, osoby, robisz grają. Też? Pod też tak że wydają. Ale wiesz co, można zrobić pod to i pod to, nie? Bo ty możesz z nostalgii wrócić, bo widzisz Barrens, które jest dosyć nie memiczne, tylko to drugie, ikoniczne w WoWie. I wiesz, widzisz Barrens, widzisz zmiany w korsecie, nie? Widzisz 235 kart za Friko. To są naprawdę spore impulsy, które mogą cię skłonić do tego, żebyś wrócił. I to może być połączone, tak jak mówisz, nie? Że ta nostalgia jest tutaj czynnikiem takim przewodnim, nie? Ale ogólnie, znaczy WoW, no sorry, mnie średnio zainteresował, zresztą nie pokazali niczego takiego nowego i ciekawego poza tym Anduinem, który fajnie wyglądał, ale Hearthstone, pokazanie no tego korsetu, który był już pokazany wcześniej, pokazanie tych The Barrens, które wyglądają dosyć ciekawie, pokazanie nowych kart, które też wyglądają dosyć ciekawie, nowego typu speli, który też wygląda dosyć interesująco i przede wszystkim nowego trybu gry, który wygląda mega kozacko, było dla mnie jako ziomka od Hearthstone'a mega super, nie? Jako fana Diablo, pokazanie tej nowej postaci i nowego gameplayu też dosyć fajnie to wyglądało, mega mi się to podobało, ta postać jest mega. Pokazanie tych uszu, nie? I takie smyranie, że hej, mamy PvP, ale wam nie pokażemy, ale mamy, jest zajebiste.
Diablo Resurrected, no tak jak mówiłem, nie jest to dla mnie żadne zdziwienie, że to pokazali, ale naprawdę ta gra wygląda mega fajnie, nie? Jedyne, czego mi brakowało, to Diablo Immortal, nie? No i brakowało też trochę nowej gry, no ale no tutaj, no to cóż, no, nie ma się to takie życie, nie? Tak jest. Jak coś, to ja już widzę, że jest dostępny na stronie całkowicie polska podstrona dla Hearthstone'a. Jest nawet wrzucony właśnie polski trailer z lektorem nawet po polsku, co tam gada, do dodatku Hearthstone'a. A jaki to jest adres? playhearthstone.com/pl i potem expansion... No, dobra, mam. Mhm. No i... Każda ścieżka prowadzi na rozdroże. No i to jest akurat tu ten lektor, to tak jak brzmi jak z Warcrafta 3 gadali Taureni dokładnie. Lecz pustkowia no. Chcą cię złamać. Ten nowy tryb jest mega interesujący. Tak, to też ja jest ciekawe. Opcje, nie? Grałeś w Slay the Spire? Tak, no. To jest albo to, albo jeszcze była taka gra Władca Pierścieni karciany, nie? I tam budowałeś drużynę pierścienia i przedzierałeś się przez kolejne etapy. I tam właśnie te postacie levelowały, dostawały nowe umiejętności, dostawały gear i szły po podobnej ścieżce, co tam była zaprezentowana. Mm-hmm. Więc jedno albo drugie, tak strzelam. Ale to mega ciekawie wygląda, nie? Nie, no to proszę, żeby to nie były drugie duelsy, bo duelsy były słabe. Dobra, no to co? Dobra, słuchaj, nie przeciągając, ja nie będę ukrywał, ja też będę kończył teraz i dlatego się pożegnamy z tego względu, że nie chcę ci przerywać, bo ty za 4 minuty masz panel Hearthstone'a, na który pewnie chcesz iść zobaczyć. Ja będę obserwował sobie te panele, będę skakał po nich, także dzięki Mateusz za współuczestnictwo tutaj i pozdrawiam wszystkich twoich widzów. No i będziemy śledzić. Dziękuję no, także bardzo, będziemy również. W kontakcie, było będziemy oglądać. Fajnie. Jutro będziemy obserwować, co dalej. Ja sobie wyśpię, zobaczę rano, co tam było na konferencjach i tak dalej. To trzymaj się. Hej. No, strzałeczka, aluwinka. Hej.